Witajcie kochani, nazywam się Klaudia Jasna, zapraszam Was na kolejne dekorady. W ostatnich filmach, jak zauważyliście, zapewne byłam tutaj otoczona różnymi pięknymi rzeczami, pięknymi według mojego oczywiście mniemania. Natomiast dzisiaj nie mam tutaj nic, przygotowałam dla Was takie niespodzianki. Zostajemy w temacie oczywiście Wszystkich Świętych i ponieważ jedna z zagranicznych sieciówek, ale taka, powiedzmy, powoli dominująca nasz rynek, reklamuje się hasłem "Wszyscy zasługujemy na najlepsze". Zaledwie za 6,99 pomyślałam sobie, że ponieważ ja uważam się za pełnowartościową taką osobę, ważną dla siebie samej, więc też zasługuję na najlepsze. A tym bardziej, że miałoby to być za te 6,99, więc po prostu moja babska tutaj ciekawość skłoniła mnie do tego, żeby się do tej właśnie sieciówki udać, do tego sklepu. Oczywiście nie odwiedziłam całej sieci, odwiedziłam jeden sklep. To mi w zupełności wystarczyło, naprawdę, i zapewniam, że więcej go nie odwiedzę, kochani. I Wam również naprawdę zdecydowanie odradzam. Otóż pod hasłem "Wszyscy zasługujemy na najlepsze", co jest niezwykle żenujące, pokażę Wam, co znalazłam. Oczywiście, wybaczcie, że się tutaj śmieję, a to dotyczy święta wszystkich zmarłych, święta zmarłych, tak? Ale no, jest to śmieszne i myślę, że jeżeli Wy nawet zaopatrujecie się w tego typu miejscach, to mam nadzieję, że nie kupujecie tego typu rzeczy. Jeżeli kupujecie tego typu rzeczy, to dzisiaj spróbujemy coś zadziałać, żeby ewentualnie z tych rzeczy spróbować stworzyć coś troszeczkę lepszego, no ale jednak ponieważ tutaj jest to kanał nastawiony raczej na fajną jakość, na jakieś oryginalne rzeczy, tak, na rękodzieło, nie nastawiony na kicz, to pozwolę sobie dlatego właśnie tylko i wyłącznie, to jest tak w drodze wyjątku, zaprezentować Wam właśnie ten kicz i naprawdę szczerze Wam go zniechęcić Was do zakupu tego. Kochani, otóż według tej sieci, tutaj akurat adekwatne jest to moje hasło, które się tutaj znajduje z boku na tym banerze, co trzeba wiedzieć, żeby nie dać zrobić siebie barana, ponieważ według tej sieci robią z klientów, według mnie robią z nas baranów, zachęcając nas taką reklamą, i to powinno być karalne, bo karalne jest na przykład reklamowanie rzeczy nieadekwatnych z ceną, a potem sprzedawanie ich za inną cenę i tak dalej, i tak dalej. Karalne jest na przykład sprzedawanie rzeczy, które się nie posiada, więc powinno być karalne reklamowanie tych rzeczy jako coś najlepszego, na co zasługujemy. No, chyba że cenią nas tak nisko, to może my zacznijmy, kochani, cenić polskie rękodzieło, zacznijmy cenić polskie produkty, zacznijmy chodzić na przykład w odpowiednie miejsca, żeby zamówić sobie na przykład wiązankę na cmentarz, bo czy naprawdę, kochani, my i nasi bliscy, już nieobecni tutaj, pozwolę sobie tak, no ale to jednak dotyczy tego, zasługują na coś takiego? To jest bukiet reklamowany właśnie w tej cenie za 6,99. Co chcę powiedzieć? Paradoks jest taki, że tutaj zapewne na filmie, patrząc na to, nie jesteście w stanie stwierdzić jakości tego cuda. Ja jestem, ponieważ to dotykam. To jest za cenę 6,99 właśnie to najlepsze, na co zasługujemy. Według tej sieciówki, kochani, poszłam o krok dalej. Zakupiłam za 7,99 coś takiego. Istne cudo. Czy to jest coś, na co zasługujemy my albo nasi najlepsi? No bo zobaczcie, przygotowałam sobie tutaj wazonik na przykład. Tylko to możemy z tym zrobić za te 7,99. Nie wstyd? Przecież to jest żenada. Pokażę Wam kolejną rzecz. No tutaj będziecie w ciężkim szoku, naprawdę, bo szczerze powiedziawszy, myślałam, jak to zobaczyłam, że już niczym mnie ta sieć nie zaskoczy, zaskoczyła. Teraz Wam pokazuję Mistrzostwo Świata. Wręcz Mistrzostwo Sztuki Florystycznej, kochani. Jedyne 7,99. Czy to jest naprawdę coś... Przepraszam tutaj, ale nie mogę się powstrzymać. Czy to jest coś, na co zasługujemy my i nasi najbliżsi? Ja jeszcze sobie tak to pozwolę wyprostować troszeczkę, bo listki są poprzyklejane. To jest lilia. To jest coś, co jest odpowiedniego do położenia na cmentarzu, na nagrobku naszych najbliższych? Nie sądzę. Za 7,99, przepraszam, za 6,99, kochani, możecie tam kupić jedynie sensowną chryzantemę, dosyć dużą. Prezentuje się, tak powiedzmy, no dosyć efektownie się prezentuje, już jest lepszej jakości, ale za tą cenę mamy tylko jeden kwiat.
Więc jeżeli jesteśmy, przepraszam, bo tutaj nie chcę Was urazić, broń Boże, nie to mam na celu, ale jeżeli jesteśmy idiotami i idziemy do takiego sklepu i połaszczymy się za coś po 6,99, to najlepsze, co tam jest, to właśnie to dostaniecie w tej cenie. Ja pozwoliłam sobie zakupić 3 takie kwiaty, dlatego że chciałabym tutaj coś z tego stworzyć. Ewentualnie za 7,99 zakupicie jeszcze taki wianek. Wianek ze sztucznej tutaj, ze sztucznej jedliny. O, coś takiego, zobaczcie. To zakupicie za 7,99. I to jest coś, z czym się reklamuje ta sieciówka bardzo mocno w telewizji, w mediach w ogóle. Pamiętajcie pod hasłem, że wszyscy zasługujemy na najlepsze. Nie dajcie się zwieść takim hasłom, dlatego że według mnie to jest po prostu, tak jak powiedziałam na początku, wstyd, żenada, woła o pomstę do nieba, z tym nawet nie ma co zrobić. Ja zastanawiałam się nad faktem, jakby to ewentualnie spróbować przerobić. Pomyślałam, że pokażę Wam, jak przerobić na przykład to cudo, ale tego cuda się przerobić nie da, bo tutaj to już nawet moja wyobraźnia naprawdę, to wykracza poza moją wyobraźnię. Ja nie jestem w stanie tutaj niczego wymyśleć, bo ja nie wiem, czy to jest wieniec, czy to jest jakaś kompozycja, która ma zaistnieć sama sobie, czy to jest coś, do czego włoży się na przykład znicz i to będzie ładnie się prezentowało, czy to mamy powiesić na krzyż, nie wiem. Ja nie znajduję dla tego czegoś zastosowania. Nie wiem, czy Wy znajdziecie, ale mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to się nie znajdzie w Waszym asortymencie, którym będziecie dysponowali w tym jakże ważnym dniu. Ten kicz to tutaj bym bardzo uraziła rzeczy, nie można urazić, ale jest to nieadekwatne słowo kicz, bo kiczowatymi nazywamy różne kiczowate rzeczy. To dziadostwo to się w ogóle nie mieści w żadnej kategorii moim zdaniem, więc to odkładamy. Tak jak mówię, jedynie z czego możemy ewentualnie skorzystać, to jest taki wianek, to są właśnie te chryzantemy, dobrze mówię, i to coś przypominającego chryzantemy o tak niskiej jakości, jeżeli chodzi o kwestię materiału, że ciężka sprawa, ale dzisiaj bym Wam chciała zaproponować coś nietypowego zupełnie dla mnie, ale jeżeli jednak nabędziecie te materiały, te produkty, to spróbujemy z nich coś zrobić, dobrze? Dlatego, że mam świadomość tego, że nie każdy ma dostęp, kochani, do giełdy florystycznej. Często pytacie na przykład, gdzie kupiłam takie piękne szare róże, te takie popielate, grafitowe, które pokazywałam w jednym ze strojków. Ja je kupiłam na giełdzie florystycznej, tylko że ja mam akurat taką możliwość, że ja na tej giełdzie bywam często i na przykład ja nie kupuję w danym momencie, kiedy jest mi to potrzebne. Ja na przykład gdzieś tam moje oko coś wyczai, coś, co mnie się spodoba, ja to po prostu wtedy zakupię, bo mam taką akurat możliwość. Więc u mnie to gdzieś przeleżakuje sobie i ja zastosuję to w danym momencie, kiedy mi będzie potrzebne. Ja sobie wtedy przypominam, oho, mam takie fajne grafitowe róże, więc zastosuję je właśnie teraz, bo one mi teraz będą pasowały. Więc ja takie rzeczy czasami wyłowię gdzieś tam sobie. Wyłowię je również ze swojej pracowni, gdzie mam takich rzeczy 1500 i gdybyście tą pracownię zobaczyli, to tam jak gazela trzeba się po prostu przemieszczać pomiędzy rzeczami, ale ja te rzeczy mam. Natomiast mam pełną świadomość też tego, że Wy na przykład nie musicie posiadać takich rzeczy, nie macie takiej potrzeby, zajmujecie się czymś zupełnie innym, możecie nie mieć dostępu do giełdy florystycznej, możecie nie mieć dostępu do fajnej kwiaciarni na przykład, gdzie możecie kupić rzeczy, gdybyście chcieli wykonać coś we własnym na przykład zakresie. Nie każda kwiaciarnia sprzedaje. Jeżeli macie tylko taką alternatywę, że możecie kupić to, to szczerze Wam naprawdę polecam i doradzam, udajcie się do kwiaciarni, gdzie kupicie zapewne coś fajniejszego, lepszego i po prostu zrobionego przez osobę, która się tym fachowo zajmuje. Natomiast jeżeli macie dostęp właśnie do takiej sieciówki, a chcecie coś zrobić we własnym zakresie, ten film jest właśnie poświęcony dla w tym temacie, o tak może. Trochę się pogubiłam, bo cały czas doznaję takiego szoku estetycznego tutaj, patrząc na te rzeczy. Wybaczcie mi to, ale tak jak mówię, nikogo nie chcę urazić. To podkreślam po raz wtóry, dlatego że zapewne są tutaj osoby, które takie rzeczy kupują, chociażby ze względu na koszty, chociażby ze względu na przykład na to, że mają kilka grobowców, które muszą w jakiś tam sposób przydekorować, chociażby ze względu na to, że powiedzmy nie mają czasu, możliwości dostępu do innych materiałów, albo po prostu budżet im nie pozwala na zakup innych rzeczy. Natomiast ja Was chcę zachęcić do tego, żeby ewentualnie, jeżeli to kupicie, tak jak pokazałam, zastosowanie tego jest żadne, w związku z tym to tak czy inaczej trzeba przerobić. Jeżeli chcemy
zrobić coś sensownego, musimy już wydać duże pieniądze na to, dlatego że z jednej takiej chryzantemy, cały czas mi się myli, z jednej takiej chryzantemy też cuda nie uczynimy. Więc musimy wydać już dużo większe pieniążki, ponieważ tutaj mamy tak jakby trzy razy, to jest koszt takiego bukietu, czyli tutaj mamy trzy takie już bukiety. Zajmiemy się przerobieniem tego. Dobrze, teraz zastosujemy właśnie te materiały. Wiem, że to nie będzie szczyt naszych możliwości. Być może nie będzie to coś, czego oczekujecie tutaj ode mnie, ale wychodźmy naprzeciw oczekiwaniom wszystkich Państwa, tych, którzy również mają inne potrzeby niż tylko takie, jak na przykład wykonywanie z naturalnych materiałów. Ja, kochani, chciałabym Wam pokazać, przepraszam, że się tak otrzepuję tutaj, ale to się też cały czas sypie. Ja bym Wam, kochani, chciała pokazać, przygotowałam tutaj z ręką na sercu. Mówię teraz, żeby nie było tak, że myślicie o tym, że ja sobie dokupiłam do tego jakieś elementy. Przygotowałam tutaj to, co posiadałam. Posiadam dużo więcej ładniejszych materiałów, lepszej jakości kwiatów, lepszej jakości materiałów, natomiast wybrałam to, co wydaje mi się, że będzie w zasięgu ręki każdego z Was praktycznie. Jeżeli nie, to chociaż powiedzmy takie bardziej podobne do tego rzeczy, takie odpowiedniki jakby, tak? Substytuty pewnego rodzaju. Ale też być może będziecie mieli możliwość je zdobyć. Pierwsza rzecz to jest podstawa, w której będziemy wykonywali sobie kompozycję z tego czegoś. Bardzo często w takich plastikowych doniczkach, w takich lub innych, przyznam szczerze, że kupiłam, żeby Wam pokazać na giełdzie florystycznej, ale zaginęła w czeluściach mojej pracowniki, jak już wspominałam, tam jest tego wszystkiego dosyć dużo. Diabeł ogonem nakrył, znajdzie się to na pewno, jak już nie będzie potrzebne. Zakupiłam taką gotową, zatopioną gąbka sucha, w środku zatopiona, zacementowana. I wokół włożone kilka takich gałązeczek jedliny. To jest taka podstawa, taka powiedziałabym, bardzo mało, dająca bardzo małe możliwości, dlatego że gąbeczka tam jest malutka, kilka gałązek jedliny nie daje nam zupełnie, absolutnie nic. Możemy się zaopatrzyć w tego rodzaju doniczkę plastikową lub jakąkolwiek inną. Ja wybrałam akurat taki kolor, ponieważ on będzie tutaj pasował nam do tej całej kolorystyki. Kolejna rzecz, która dla mnie stanowi pewną trudność, to jest kolor pomarańczowy, którego, jak wiecie, nie lubię. Bo już niejednokrotnie deklarowałam, że nie lubię tego koloru, ale tutaj postaram się jakby, ponieważ kolor pomarańczowy, jak zauważyłam, był kolorem dominującym. O, zresztą wystarczy na to spojrzeć. Jeszcze przypominam, żeby to troszkę pokłuło Was w oczy, żebyście się od jakby... tutaj zakodowali sobie, nie kupujemy tego, nie kupujemy. Zasługujemy jednak na coś lepszego. Natomiast to wszystko, tak jak widzicie, jest w tym kolorze pomarańczowym, zmelanżowanym o różnych odcieniach, o różnej intensywności. Więc ja w tym kolorze pomarańczowym tutaj się będę poruszała. My sobie przygotowujemy innym zupełnie sposobem taką doniczkę, żeby ona nam dała jakby większe możliwości do stworzenia fajniejszej kompozycji. Doniczka jest dlatego zacementowana zazwyczaj, żeby ją obciążyć. W związku z tym ja tutaj obciążyłam mojego małżonka, który został obciążony faktem pójścia do ogródka i wykopania troszeczkę ziemi. I mamy tutaj ziemię na spodzie i ona będzie stanowiła właśnie tą bazę, ten obciążnik, że tak powiem. Ziemi sypiemy sobie tak niepełno, żeby nam się zmieściła gąbka tutaj ta sucha. Przygotowujemy sobie gąbki suche, które są dostępne w cenie 2 zł, 2,50 za sztukę. Być może jedna sztuka Wam wystarczy, jak będziecie na przykład mieli mniejszą doniczkę. Do wykonania dużej kompozycji nie jest potrzebna wcale duża doniczka, ponieważ my później rozprowadzamy te kwiaty na wszystkie strony. Wziąwszy jeszcze pod uwagę fakt, że są to kwiaty sztuczne, nie wymagają dużo wody, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby ta gąbka była niewielka. Ale my chcemy użyć też innych dodatków, tutaj florystycznych, takich bardziej lub mniej florystycznych, plastikowych. Generalnie, dlatego większa powierzchnia gąbki da nam większe możliwości do wbicia tego. Ewentualnie, gdyby się Wam udało i na przykład robicie tego to niewprawną ręką, prawda? Czyli powiedzmy, nie wykonujecie na co dzień takich rzeczy, zdarzy się, że wbijecie jakąś tam kwiatka, zostanie dziura w tą dziurę i już czasami się nie da wbić czegoś innego, żeby się to trzymało, więc wtedy czym większa gąbka, tym większa możliwość na to, żeby manewrować sobie w jakiś tam sposób. Gąbką zagospodarujemy sobie całą tą doniczkę, ponieważ tak jak wspomniałam, mamy ziemię pod spodem, więc nie mamy tutaj możliwości krojenia gąbki. Słuchaj, to jest coś, czego nie lubię, podobnie jak odgłosu styropianu. Nie mamy możliwości bardzo, żeby tutaj nam gdzieś tam ta ziemia, powiedzmy, wystawała na boki, z boków, żeby, przepraszam, była niezagospodarowana doniczka, ponieważ ziemia się nam będzie wysypywała. O, widzicie, taka wyższość, że tak powiem, tych kupowanych, zatopionych w cemencie
zatopionych, kochani, gąbek. Wyższość ponad tą, co my teraz tutaj robimy, jest taka, że tamtą podstawą możecie sobie tak kolibać na boki. I nie wypadnie. Tym nie możemy. Natomiast czym się będziemy tutaj posiłkować? Klejem na gorąco. Gąbkę sobie ustawiamy w taki sposób, żeby ona nam wystawała ponad powierzchnię tej podstawy, czyli tej doniczki, po to, żeby można było tutaj właśnie sobie pozwolić na to, żeby wbijać te kwiaty tak, jak nam będzie wygodnie. Kwiaty i inne dodatki zielone. Tutaj sobie upycham te dziurki jeszcze. Upychamy sobie. Możemy sobie to przyciąć tak elegancko. Troszkę na wysoko. Pamiętamy o tym, że gąbka to jest coś, czego nie widać. Więc jeżeli nie będzie ona idealnie przycięta, to żadna, to tutaj nie jest to nic jakiegoś takiego bardzo znaczącego. No powiem Wam szczerze, że nie czuję się tak do końca komfortowo w tej sytuacji tego, co teraz robimy, ale robimy to dla dobra ogółu. Czyli, że tak powiem, zniechęcamy do zakupu takich rzeczy, kochani. Zobaczycie, o ile prościej, o ile łatwiej jest czasami pójść i wydać. Ja wiem, że to się tak łatwo mówi. Ktoś może z drugiej strony powiedzieć, na przykład tam oglądając i słuchając tego, co ja tutaj mówię, że łatwo się mówi, na przykład ja mam takich kompozycji, powiedzmy, zrobić, nie wiem, 5, 6. Zdarza się, że mamy bardzo dużo grubowców do udekorowania, ale wiecie, ja też jakby taki mam na ten temat swoją teorię. Mnie się wydaje, że jeżeli chcemy już czymś przydekorować grobowiec, to zróbmy to sensownie, a nie na siłę. Gdybym miała osobiście postawić coś takiego na grobowcu bliskiej mi osoby, to szczerze wolałabym pójść, po prostu zakupić po prostu zwykłą doniczkę z chryzantemą i taką doniczkę postawić z żywą chryzantemą, nie zdobiąc jej niczym specjalnie. Można przywiązać jakąś kokardę, można fajnie opakować samą doniczkę na przykład jakąś tkaniną, jutą, czymkolwiek, zamiast kombinować z tego typu rzeczami, bo to naprawdę jest coś, co moim zdaniem profanuje takie miejsce jak grobowiec. A również jest jeszcze takie rozwiązanie, to cały czas mówię tutaj, ale pracuję, w międzyczasie widzicie, że oklejałam tutaj, przyklejałam tą gąbkę do doniczki, po to, żeby to tak bardziej stabilne było. Kochani, takim rozwiązaniem też, które Wam serdecznie podpowiadam, jest na przykład to, że powiedzmy, żeby również uniknąć tego wszystkiego, co się zaczyna dziać na naszych cmentarzach, ponieważ to święto przybrało taką bardziej formę komercyjną, bym powiedziała, tak? Nie ustawiamy na przykład jednego ładnego znicza, tylko niektóre grobowce przypominają, przepraszam, że tak wprost, ale niektóre grobowce przypominają spodek UFO, jakby za chwilę na przykład on właśnie wylądował przed chwilą, ponieważ na przykład stoi 50 czy 60 zniczy i to mówię z autopsji, dlatego że grobowiec obok mi bliskiej osoby to jest właśnie grobowiec, który co roku jest obstawiany ilością zniczy około 60. Z ciekawości kiedyś liczyliśmy. Po co wydawać takie pieniądze? Bo przecież to nie wygląda i tak elegancko, to nie wygląda ładnie, nie wygląda estetycznie. A jaki jest cel tego? Ja tego w ogóle nie rozumiem. I tak samo jest z kompozycjami. Ja osobiście wolałabym się, że tak powiem, skrzyknąć na przykład z innymi członkami rodziny, dalszej, bliższej, i zakupić jedną fajną kompozycję, zamówić lub zainwestować w lepsze materiały, niż ustawić właśnie coś takiego. Aczkolwiek no, różne są sytuacje i tutaj trzeba się dostosować, trzeba to zrozumieć i uszanować. Ja to szanuję. A to, co Wam pokazuję teraz, to nie, broń Boże, żeby szydzić z Was. Absolutnie nie. Nie odbierzcie tego w ten sposób. Ja szydzę w tej chwili z ludzi, którzy proponują nam właśnie to coś, i oni szydzą w ten sposób z nas, kochani. Szydzą w ten sposób z nas i dla nich to jest po prostu jak woda na młyn, kiedy my coś takiego kupujemy. A nie powinniśmy po prostu tego robić. Kwiaty mamy przygotowane o tyle, że tylko na jednym była cena. Te kwiaty sobie przygotujemy, tam klej gorący dosycha. Tutaj urwiemy metkę. I te kwiaty przygotujemy odcinając sobie obcążkami, ponieważ to jest na drutach. Kwiaty odetniemy sobie po prostu maksymalnie na różnej długości, tak jak to się da. Później będziemy przycinać. Po prostu rozczłonkujemy ten wspaniały bukiet. I ja już zaraz Wam pokażę materiały, które przygotowałam. Właśnie, żeby wykonać taką kompozycję, może nie, że na szybko, bo na szybko to niestety nic się nie da wykonać dobrze, a nawet z tego typu kwiatów będziemy w stanie coś wykrzesać fajnego.
ale przygotowałam rzeczy, w które nie zaopatrywałam się w każdym bądź razie specjalnie, które po prostu miałam. Dobrze, to mamy odcięte. A! Jeszcze jedna taka uwaga. Pilnujcie się przy kasie. Bo ja dzisiaj taką historyjkę miałam właśnie, że pan, który kasował, kochani, sprawdził cenę 6,99, po czym policzył ilość kwiatków na tym bukiecie, których było 7, i skasował 7 razy 6,99. Także to też taka przestroga dla Was, jak robicie większe zakupy, możecie nie zwrócić na to uwagi. Rzeczy, które przygotowałam, oprócz tej doniczki i tej gąbki, tego wszystkiego, nie ma mnie, nie ma, jestem. Przygotowałam tak, taką kwiatkę florystyczną akurat posiadałam w domu w kolorze pomarańczowym. To są rzeczy, które kolorystycznie dopasowałam po prostu do tych kwiatów, które tutaj mamy, żeby za bardzo nie odbiegać już od tej konwencji takiej kolorystyki pomarańcz, pomarańcz i rozjaśnimy to tam zdecydowanie tym kremikiem. To te cuda muszę przełożyć. Więc mamy tak, siatkę florystyczną w kolorze pomarańczowym. W jednym z filmików, bukiety z dyń, zakupiłam takie, taką sztuczną jarzębinę, której nie użyłam. Teraz tego właśnie pewnie użyjemy, prawdopodobnie. Mam tutaj również liście. Liście zakupione na giełdzie florystycznej. Szczerze, chciałam pokazać Wam, jak wykonać kompozycję ze wszystkich rzeczy, które dostaniemy właśnie w owej sieciówce. Natomiast wyobraźcie sobie, do zakupienia liścia tam nie było ani jednego, w związku z tym nie wiem, w jakim celu były sprzedawane te wianki, ponieważ jeżeli się kupuje w jednym miejscu, powinno się móc kupić wszystko, co pozwoli nam na wykonanie takiej kompozycji. Były wianki, były pojedyncze chryzantemy, natomiast niestety nie było żadnych dodatków do tego. Więc liście zakupione na giełdzie florystycznej, jedna taka gałąź to jest 2,50, taki koszt. Możecie sobie tam mniej więcej ewentualnie przemnożyć, ile by Was to wyniosło wykonanie takiej kompozycji. Nie wiem, czy tego użyjemy, pokazuję, co przygotowałam. To się nazywa skóra. To jest po prostu kora. Ona jest na różne sposoby barwiona. To jest taki egzotyczny element, dodatek florystyczny. W tej samej tonacji, tak jak widzicie, też takie miałam, więc też tutaj są ze mną te rzeczy. Zielenina na wierzch. No i takie jakieś pierdołki, brzydko mówiąc, czyli takie jakieś dodatki również sztuczne, też zakupione przeze mnie kiedyś tam na giełdzie. Mam jakieś takie patyki w kolorze jasnym, tutaj kremowym. Znalazłam całe sztuk 3 róże, ale piękne róże w kolorze brązowym. Być może korespondują oczywiście kolorystycznie, być może użyjemy, może nie. Mniejsza siatka w kolorze brązowym, kawałek siatki w kolorze pomarańczowym. Dwa takie dodatki florystyczne, egzotyczny susz. Również i to jest chyba wszystko, oprócz tego, że jeszcze mam tutaj takie, takie jakieś elementy, to jest również susz egzotyczny, tak to się nazywa. Tutaj mamy dodatek, którego używałam przy okazji wykonywania bukietu z dyń, w dyniach, przepraszam. On był wtedy świeży, wilgotny jeszcze, natomiast w tej chwili ususzony już jest i mówiłam, żebyście sobie też suszyli takie rzeczy, bo też się później wykorzystuje. No i tutaj mam jeszcze, nie wiem, czy to widać, ale mamy jeszcze tutaj, już Wam pokażę, bo chyba nie widać, tutaj mam jeszcze kilka takich patyków, które gdzieś tam też miałam gdzieś kiedyś jakoś z czegoś. Jeżeli nie będziecie mieli takich, macie na tyle własnej takiej fantazji, wyobraźni na pewno, że po prostu wykorzystacie coś innego. Mam jeszcze taki bluszcz sztuczny. Sztuczny bluszcz, zobaczcie. Różne bluszcze sztuczne się u mnie nagromadziły. Różne listki. Tam widzę, że pan operator coś się krzywi i nie wiem, czy coś jest nie halo. Coś jest nie halo, to znaczy co, filmujemy dalej, czy nie filmujemy? Będzie ból, zostały nam 4 minuty, no my przez te 4 minuty niespecjalnie coś wykonamy, kochani, mam nadzieję, że się nie pogniewacie, bo to chyba ta czwórka, która jest mi tam pokazywana tak nieśmiało, tak z bólem serca, że trzeba potem będzie się nasłuchać ode mnie. Te 4 minuty nam zdecydowanie nie wystarczą, więc pozwolicie, że ten filmik będzie w dwóch częściach, dobrze? A ja bym go powtórzyła, aczkolwiek, kochani, nie jestem w stanie, ponieważ to cudo za 6,99 już pocięłam swoimi obcążkami na kawałki. Więc przeniesiemy go na dwie części, dobrze? Na tą chwilę się z Wami pożegnam, kochani, i za chwilę zapraszam Was na drugą część filmu. To był jakiś, wymyślę, adekwatny. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia za chwilę.